Kiedy po raz pierwszy chwyciłem za mikrofon, żeby zabrać głos przed kilkunastoosobową grupą, nogi trzęsły mi się, jakby były zrobione z galarety. Ledwie kilka lat później, kilkadziesiąt tysięcy osób żywiołowo reagowało na każde moje słowo. A ja, zamiast zapaść się pod ziemię ze strachu, czerpałem z tego dużą przyjemność. Jak doszło do tej zmiany? Jak pokonałem tremę? Oto trzy kroki, które pozwolą ci wygrać tę bitwę. Oswojenie, oczyszczenie i praktyka. Zanim o nich opowiemy, spróbujmy zastanowić się, czym właściwie jest trema. Najprościej mówiąc, jest to obawa przed tym, jak ocenią mnie inni podczas mojego wystąpienia. Często obawa ta jest tak silna, że całkowicie paraliżuje mówcę. Istnieją nawet takie badania, które wykazały, że ludzie boją się wystąpień publicznych bardziej niż własnej śmierci. Przyznasz, że brzmi to nawet trochę zabawnie. Wystąpienie publiczne gorsze od śmierci. Ten strach wynika w dużej mierze z nieprzyjemnych doznań, jakie wiążą się z tremą. Dlatego, kiedy tylko zbliża się jakieś wystąpienie, sami się nakręcamy. Nic w tym dziwnego, skoro wystąpienia publiczne są gorsze od śmierci. Trudno się wtedy nie bać. O nie, nadchodzi, ściska mnie w żołądku. Sucho mi w gardle, na skórze pojawiają się czerwone ślady. O nie, jest też ta dziura w głowie, wielka jak rów mariański. Nie wiem, nic nie pamiętam, nic nie potrafię. Pozamiatane. Takie podejście do tremy sprawia, że chcemy jak najszybciej zapomnieć o tym przykrym incydencie, jakim było wystąpienie publiczne. Dlatego pierwszy krok w zmaganiach z tremą to jej oswojenie. Tak, musisz spróbować oswoić tremę, jakby to było domowe zwierzątko. Twój potencjalny przyjaciel. Kiedy więc zbliża się wystąpienie i czujesz pierwsze objawy tremy, spróbuj przyjąć je świadomie, zrozumieć. O, czuję ścisk w brzuchu. Dzień dobry, tremo. Znam cię dobrze i wiem, że nie muszę panikować. Wiem, że przychodzisz po to, żeby mi pomóc. Masz zmobilizować mój organizm do jak najlepszego występu. Nie nakręcam się, nie boję się samej tremy. Mało tego, kiedy już zakończę wystąpienie, analizuję objawy tremy. Staram się je lepiej zrozumieć. Tak, aby następnym razem być na nie przygotowanym i przyjąć je ze spokojem. Po pewnym czasie zauważam, że to działa, a trema przestaje być tak straszna jak dotąd. Mało tego, wkrótce może stać się moim przyjacielem i pomóc mi w skupieniu się oraz szybkim myśleniu. To jednak nie wszystko. Dlatego przed nami krok drugi. Oczyszczenie. A konkretnie oczyszczenie umysłu z nieprawdziwych wyobrażeń. Podczas mojej pracy w roli trenera wystąpień publicznych zaobserwowałem pewną ciekawostkę. Po zakończeniu wystąpienia publicznego pytam uczestnika szkolenia, jaki ocenia, co jego zdaniem poszło dobrze, a co źle. To wręcz niebywałe, jak często diagnoza takiej osoby bywa zupełnie chybiona. Mówcy wytykają sobie błędy, które po prostu nie istnieją. Ktoś był przekonany, że drżał mu głos w trakcie wystąpienia, podczas gdy w rzeczywistości brzmiał jak osoba bardzo pewna siebie. Inny był przekonany, że mówi nieskładnie, choć dla zewnętrznego obserwatora wystąpienie było wzorcowo uporządkowane. Jeszcze ktoś inny stwierdził, że słuchacze mieli zniesmaczone miny, podczas gdy tak naprawdę całkiem nieźle się bawili. Te przypadki pokazały mi, że nasza trema bardzo często oparta jest na nieprawdziwych wyobrażeniach. Wyrzuć ze swojej głowy nieuzasadnione obawy na temat swojej niewiedzy, braku umiejętności czy wrogiego nastawienia słuchaczy. Bo najprawdopodobniej obawy te są wyssane z palca. I wreszcie krok trzeci. Praktyka. Statystyczny Polak robi wszystko, żeby uniknąć wystąpień publicznych. No przecież bezmyślnie byłoby pchać się do czegoś tak nieprzyjemnego. Niestety, drogi statystyczny Polaku, muszę cię zasmucić. Nie da się zwalczyć tremy, jeśli jej wielokrotnie nie doświadczysz. Tak jak nie da się nauczyć grać w piłkę nożną z podręcznika, nie wybiegając nawet na boisko. Dlatego serdecznie zachęcam moich kursantów. I serdecznie zachęcam także ciebie, żeby całkowicie zmienić swoją postawę. Zmienić ją o 180 stopni. I zamiast unikać wystąpień, zgłaszać się do nich, kiedy tylko nadarza się taka okazja. Czy to referat w szkole, czy prezentacja biznesowa w imieniu zespołu pracowników, czy też wystąpienie na Radzie Rodziców. Każda okazja jest dobra, żeby spróbować, żeby zabrać głos i żeby doskonalić swój warsztat. Po co? Po to, żeby przekonać się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Po to, żeby być gotowym, kiedy nadejdzie ten naprawdę ważny moment. A więc stało się. Wiesz już, jak się do tego zabrać. Teraz już tylko od ciebie zależy, co zrobisz z tą wiedzą.
Do dzieła.